Witam serdecznie, motywacyjna minuta z kickowego szlaku. 19 października 2015, Słubickie Łąki. Dzisiejszy temat: być najlepszym sobą. Co to znaczy w ogóle być najlepszym sobą? Bardzo często słyszysz w moich motywacjach takie nawoływanie wręcz do tego, zachęcanie, mobilizowanie, motywowanie do tego, żeby stać się najlepszym sobą. Ale stać się najlepszym sobą w kontekście szans na rozwój wielkiego biznesu, w kontekście własnego rozwoju, takiego, który przyniesie Tobie i wszystkim ludziom wokół Ciebie jak najwięcej korzyści. Takiego Twojego rozwoju, takiego stawania się najlepszym sobą, które zacznie zmieniać Twoje życie w takim kierunku, w jakim masz, żeby się ono zmieniało. To mam na myśli, to mówiąc, stać się najlepszym sobą, mam właśnie na myśli. O to dokładnie chodzi. O to dokładnie chodzi. Czyli to jest nakierowane, to jest sprecyzowane. To nie jest takie, że w negatywnych cechach, które mam, w nich też staje się najlepszym. Wydaje się, że to jest takie oczywiste z definicji, prawda? No przecież jak? Chodzi o to, żeby te najlepsze, w końcu mówimy najlepszym sobą, te najlepsze cechy wzmacniać, ale różnie to bywa. Bardzo często ludzie stają się bardzo roszczeniowi, kiedy zaczynają biznes, zaczynają być bardzo tacy oczekujący wszystkiego, zaczynają stawiać mocne wymagania firmie, swojej górnej linii, swojej dolnej linii. Mówią do ludzi: musisz, prawda? A być najlepszym sobą. Pamiętaj, co to znaczy być najlepszym sobą. Dążyć do tego, żeby być coraz lepszym i lepszym. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej.